W jaki sposób powstała Ziemia? Czy jest ona dziełem Boga Stwórcy, czy też powstała jako następstwo Wielkiego Wybuchu? W tym filmie zaprezentuję Wam dwa podejścia do tego zagadnienia. Zgodnie z religią chrześcijańską, świat został stworzony przez Boga w ciągu 3 dni. Przed stworzeniem świata istniał Bóg, który istniał od zawsze. W Księdze Rodzaju czytamy, iż na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia była wówczas pustkowiem i bezładem. Wszędzie panowała ciemność. Wówczas Bóg rzekł, niechaj się stanie światłość. Jak Bóg powiedział, tak też się stało. Światłość została oddzielona od ciemności. Światłość została nazwana dniem, zaś ciemność nocą. Drugiego dnia Bóg powiedział, niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich. Sklepienie oddzieliło wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem, zaś samo sklepienie zostało nazwane przez Boga niebem. Trzeciego dnia Bóg rzekł, niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha. Sucha powierzchnia została nazwana przez Boga ziemią, zaś zbiorowisko wód morzem. Siłą sprawczą stworzenia świata były wypowiadane przez Boga słowa. Każde słowo Boga stawało się rzeczywistością. W ten sposób powstał wszechświat i ziemia, na której żyjemy. Świat został stworzony z niczego. Zgodnie z najbardziej popularną teorią naukową, wszechświat powstał w wyniku Wielkiego Wybuchu. Przed Wielkim Wybuchem nie było nic. Pytanie o to, co było przed Wielkim Wybuchem, nie ma sensu, gdyż czas rozpoczął się wraz z tym wydarzeniem. Teoria Wielkiego Wybuchu zakłada, iż obecna dzisiaj materia oraz energia była skupiona w jednym punkcie, który w pewnym momencie zaczął się błyskawicznie powiększać i ochładzać. Właśnie to błyskawiczne rozszerzanie nosi nazwę Wielkiego Wybuchu. Wraz z rozszerzaniem się punktu, temperatura materii i energii ulegała obniżeniu. Gdy osiągnęła temperaturę 100 milionów razy większą od temperatury Słońca, wobec czego przy temperaturze 550 miliardów stopni Celsjusza narodziły się obserwowane współcześnie oddziaływania. Jedynymi cząstkami były kwarki, które z czasem łączyły się tworząc protony oraz neutrony. Te z kolei łączyły się w jądra atomowe. Później powstały atomy, które w wyniku reakcji syntezy jądrowej dały początek większości pierwiastków tworzących dzisiejsze planety. Nasz Układ Słoneczny powstał, gdy Wszechświat osiągnął 2/3 dzisiejszej wielkości. Ziemia powstała jako część Układu Słonecznego, który formował się z wielkiej wirującej chmury gazu, pyłu i skał. Wraz z tworzeniem się Słońca w wirującym dysku tworzyły się planety. Materia, która wirowała z odpowiednią prędkością, nie spadała do centrum. Niejednorodności narastały i powiększały się. Grawitacja wpływała na dalsze ich zagęszczanie. Obiekty zderzały się ze sobą, co zwiększało ich masę. W ten sposób powstały planety naszego Układu Słonecznego, w tym Ziemia. Jednak już niedługo teoria Wielkiego Wybuchu może odejść do lamusa. Kosmologowie twierdzą, iż początkiem Wszechświata był kolaps 4-wymiarowej gwiazdy, która zapadła się tworząc hiperczarną dziurę, która wówczas rozpoczęła emisję. Badacze twierdzą, iż w początkowym etapie istnienia Wszechświat musiał rozszerzać się z prędkością większą niż światło. Astrofizycy twierdzą, iż Wszechświat był wówczas chaotyczny. Z tego też powodu stałe, równomierne rozszerzanie we wszystkich kierunkach było mało prawdopodobne. Teoria kolapsu zakłada istnienie 4-wymiarowych gwiazd, które mogą się zapaść tak jak ich trójwymiarowe odpowiedniki. Mogą one eksplodować, podobnie jak supernowa, co jest zgodne z obserwacjami prowadzonymi przez dzisiejszych uczonych. Powstała w wyniku takiego zapadnięcia 4-wymiarowa czarna dziura, posiadałaby nawet horyzont zdarzeń, stanowiący most pomiędzy wnętrzem a otoczeniem takiego obiektu. W 4-wymiarowym wszechświecie horyzont przybrałby postać hipersfery. Teoria ta potwierdzałaby, iż rozszerzanie Wszechświata stanowi efekt ekspansji sfery przestrzeni trójwymiarowej. A jak waszym zdaniem wyglądał początek świata? Czy za tym wszystkim stoi wszechmocny Bóg, którego słowa stawały się rzeczywistością? Czy też bardziej prawdopodobne jest to, iż początek Wszechświata i Ziemi miał miejsce w wyniku Wielkiego Wybuchu? A jeśli Wszechświat powstał w wyniku Wielkiego Wybuchu poprzez rozszerzanie się nieskończenie małego punktu, należy sobie zadać pytanie, kto lub co stworzył ten punkt? Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, a może macie jakieś inne pomysły, w jaki sposób powstał nasz świat.